Co by nam pan powiedział o tej kapliczce, która stoi? Ta kapliczka stoi, to proszę panią, była jeszcze po niemiecku. Tam dalej na drzewie, panie. A jak światło ciągli, to te drzewo się skardało i proszę pana... A który to mógł być rok? No, ja wiem, w którym to roku zakumony, ale w którym to roku to nie mogę tak, pani... Nie, zaraz po wojnie, czy trochę nie, później? Nie, dłużej, jakieś 5 lat po wojnie światło dopiero było. Nie, czy 50 lata można mówić? Tak, 50 latach i te drzewo przewrócili. Zerli. No i to kobiety się zeszły i te kapliczkę wzięły, tutaj przyniosły, zrobiły, a to była z drewna. A szwagier, panie, jechał z zachodu tam od rodziny, zobaczył taką kapliczkę, umiał spawać i on to zrobił. Ale pan mi powie, jak się szwagier nazywał, bo... Andrzejczyk. A imię? Jan Andrzejczyk, tak? I taką na wzór zrobił? I on to zrobił, to postawił. I w którym to roku? Właśnie wtedy, w tych 50 latach? W tych 50 latach, tak. W tych 50. A kto się opiekuje tą kapliczką? No, tu sobie i my się opiekujemy, i tam Krupowa przyjdzie, bo no, te sąsiady pobrywają. A ta pierwsza kapliczka, która pan mówi, była na drzewie, kto mógł ją wtedy na tym a to drzewie? Ja nie trudno wiem, powiedzieć. Mnie to jeszcze nie było. To drzewa była zrobiona taka i tam śpiewali. Mają przy tej kapliczce. Czyli fundatorem tej kapliczki jest ten pana szwagier, czy cała wieś? Nie, to on to zrobił i nie, tam wieś się nie składała. Nie. Tam na ten krzyż to się składali. A czy z tą kapliczką wiążą się jakieś legendy? Nie. Jakieś opowieści wiejskie? Nie, ja tu nie wiem. Nie wie pan nic takich? Ani. A modlili się ludzie przy tej kapliczce? No tak, w maju. No, teraz wymarli, a te młode to już nie. Stare kobiety wymarły, a młode to już tam nie wie. Było poświęcenie kapliczki w momencie jej zrobienia? A ja nie pamiętam, nie pamiętam. A ksiądz to był, to chyba poświęcił. To jeszcze tylko spytam się o pana nazwisko. Bo rozmawiamy. A imię? Marian. Czyli rozmawiamy z panem Marianem Oziemblewskim. Dziękuję.